Evolution, Darwin's equation, has got three parts: mutation, which is genetic accident, natural selection, and random change. Darwin stworzył równanie ewolucji, w którym są trzy zmienne. Po pierwsze mutacja, następnie naturalna selekcja i przypadkowa zmiana. First mutation. In 1945, the Americans went to Hiroshima and Nagasaki, where they expected that they would find many mutations in the children of those exposed to the atom bombs. They have just finished that work. W roku 1945 Amerykanie odwiedzili Hiroshima i Nagasaki już po zrzuceniu bomby i spodziewali się, że u dzieci urodzonych tam wystąpi bardzo duża ilość mutacji. Ta praca trwała do niedawna, niedawno została zakończona. They found no effect of the bombs. In fact, there were fewer mutations in the children of those exposed than in the children of those not exposed. Okazało się coś odwrotnego, to znaczy było mniej mutacji u dzieci osób eksponowanych, wystawionych na działanie bomby atomowej niż w populacji ogólnej. They found 28 mutations altogether out of millions of genes. Every single one happened in the father of the child, not the mother. Znaleźli 28 mutacji w całej tej badanej populacji i okazało się, że zaszły one wyłącznie u ojców dzieci, nie u matek. And now we know that nearly all mutations do come from males rather than females, because males never rest, they make new sperm all the time, and females take it easy and only have sex before they are born, when they make their eggs. To, co już dzisiaj wiemy na temat mutacji, to to, że właściwie mutacje zachodzą wyłącznie u samców. A to dlatego, że samce nigdy nie odpoczywają, niestrudzenie wciąż produkują plemniki, a kobiety czy samice działają w sposób bardziej zrelaksowany, produkują mniej komórek jajowych, seks dotyczy ich tylko przed urodzeniem. So, men do most of the damage, and old men do much more. In fact, the rate of mutation among the children of older men is up to 30 times higher than in the children of younger men. To mężczyźni odpowiedzialni są za szkody, a jeszcze bardziej odpowiedzialni za nie są mężczyźni starsi. Okazuje się, że dzieci mężczyzn starszych mają 30-krotnie więcej mutacji niż dzieci mężczyzn młodych. So if we want to predict the future of mutation, we need only to ask, how many old parents above 40 years old will there be in the future? How many dirty old men will there be in the future? Jeżeli chcemy sobie zatem zadać pytanie i próbować prognozować, jaka będzie przyszłość mutacji, to musimy sobie zadać jedno dodatkowe pytanie. Jak wielu lubieżnych starców będzie na świecie? And the figures are surprising. In fact, the number of old fathers and mothers all over Europe has gone down very, very quickly and is continuing to go down. Tymczasem okazuje się, że na całym terenie Europy liczba starszych rodziców i matek i ojców spadała od pewnego czasu bardzo szybko i nadal spada. And because people in Europe, of course, are reducing the length of their reproductive period. They start late, but they finish early. Mężczyźni i kobiety w Europie skracają okres swojej aktywności reprodukcyjnej, to znaczy zaczynają z opóźnieniem i kończą wcześnie. So if anything, the rate of mutation is going down, so there is less opportunity for change. Więc należy założyć, że częstość mutacji się zmniejsza, a więc także mamy mniej oczekiwanych zmian. So no more mutation. What about natural selection in the future? Czyli mutacje odkładamy do lamusa. A co powiemy o selekcji naturalnej w przyszłości? Darwin's idea was that animals and humans differ in their ability to copy their genes. That's natural selection. Darwin uważał, że ludzie i zwierzęta w różny sposób wykazują zdolność do kopiowania zmian swojego genomu, czyli chodzi tutaj o naturalną selekcję. So we can measure selection by asking about difference. Those differences have gone. Możemy zatem mierzyć selekcję, pytając o różnice, a różnice zanikły. My start my teaching in London on Wednesday, and on my first lecture I will say it to you: turn to the person to your left and the person to your right
and two out of three of you will die for reasons connected to the genes you carry. Kiedy rozpocznę swoje wykłady w nowym roku akademickim, będzie to w środę, powiem na początku swoim słuchaczom, proszę spojrzeć na osobę po lewej i na osobę po prawej i proszę zdać sobie sprawę z tego, że dwie osoby z waszej trójki umrą z powodów genetycznie uwarunkowanych. But then I can cheer you up and I say if I had been giving this lecture in 1859 when the Origin of Species was written, two out of three of you would be dead already. Ale dla pocieszenia powiem, że gdybym wykładał w 1859 roku, czyli w roku publikacji o pochodzeniu gatunków Darwina, dwie osoby z waszej trójki i tak by już nie żyły. Because in Darwin's time more than half of all children died before they were 21, before they were old enough to pass on their genes. Ponieważ w czasach Darwina ponad połowa dzieci ginęła przed 21 rokiem życia, czyli jeszcze zanim miała okazję przekazać swoje geny. Now that has changed in Britain, and I think probably in Poland the figure is the same. Once the baby gets to be 6 months old, it has a 99% chance of staying alive until it is 21. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wiemy, a podejrzewam, że w Polsce jest tak samo, że kiedy dziecko już dożyje 6 miesiąca życia, to ma 99% szans dożycia 21 roku życia. That is because of medicine, which has been fantastically successful. If we were by magic to end all deaths in Europe from infectious disease and from accident, the average life expectancy would go up by less than 2 years. Gdybyśmy magiczną interwencją mogli spowodować, że od dziś nikt w Europie nie umrze na chorobę zakaźną i nikt nie umrze w wypadku, to średnia oczekiwana długość życia wydłużyłaby się tylko o 2 lata. Most people die old of old age now. So they have passed on their genes, they have survived, there is no difference in survival. So the raw material of natural selection has disappeared. No chance for change. Dzisiaj większość ludzi umiera ze starości. Wszyscy mieli okazję przekazać swoje geny, czyli ten taki surowiec selekcyjny zanikł. Wszyscy są traktowani równo przez presję selekcyjną, a więc nie ma selekcji. So the second part of Darwin's machine has lost its power. Czyli również druga część maszyny wynalezionej przez Darwina jest już bez siły, nie działa. Let's turn to the final part, which is accidental random change, particularly in small populations. Przejdźmy teraz do trzeciego elementu, czyli przypadkowej zmiany, która zachodzi głównie w małych populacjach. That the human species was once very rare. We are now 100,000 times more common than is any other mammal of our size. Kiedyś człowiek był gatunkiem niezmiernie rzadkim. Dzisiaj występujemy w ilości 100 tysięcy razy większej, czy jest nasze występowanie, jest 100 tysięcy razy bardziej powszechne niż jakiegokolwiek innego ssaka naszego rozmiaru. And in small populations there is the opportunity for accidental change. I talked yesterday about little villages in which differ one from the next in their genes and in their names. I'm sure that was once true also in Poland, as it was in Britain. People lived in small groups, very isolated from each other, and many changes happened at random. Wspominałem wczoraj o małych populacjach, czyli na przykład małych wioskach, które żyją w izolacji. Tam zmiany przypadkowe mogłyby zachodzić. Tak pewnie też kiedyś było w Polsce, tak na pewno było kiedyś w Wielkiej Brytanii. That too has changed. Because now we live not on small islands of people, but on a great continent of people, because we move much more. To także się zmieniło, ten czynnik zanikł, ponieważ dziś już nie mieszkamy w niejako wysepkach zaludnienia. Dzisiaj żyjemy na wielkim kontynencie, powszechnie, równomiernie zaludnionym i więcej się przemieszczamy. How far apart were the places of birth of yourself and your partner, if you have one, compared to the distance apart of your mother and father, your mother's father and your mother's mother, and so on into history. I'm almost sure that figure has increased each generation.
Jeżeli mamy partnera życiowego, możemy dowiedzieć się, jak daleko od siebie urodziliśmy się, porównać to z odległością miejsc urodzenia naszych rodziców i naszych dziadków i z całą pewnością dowiemy się, że te odległości z pokolenia na pokolenie rosły. I'm an extreme example. My mother and father were born 5 kilometers apart, and my students say it shows. My wife and I were born 5,000 kilometers apart. Ja jestem bardzo dobrym przykładem. Moi rodzice urodzili się w odległości 5 kilometrów od siebie. Moi studenci twierdzą, że to widać. Natomiast moja żona i ja urodziliśmy się w odległości 5000 kilometrów. In fact, the most important event in human evolution was the invention of the bicycle. Najważniejszym właściwie wydarzeniem w historii ewolucji człowieka było wynalezienie roweru. So we have seen that all parts of the Darwin machine have lost their power. Widzimy zatem, że wszystkie części maszyny wynalezionej przez Darwina utraciły swoją moc, swoje działanie. So my prediction for the future is that it will be exactly the same as today. A zatem moja prognoza przyszłości jest mniej więcej taka, że będzie tak samo, jak jest dzisiaj. And if you're worried about utopia, you shouldn't be, because you're living in it now. A jeśli martwią się Państwo o to, co będzie z utopią, nie należy się martwić, bo już żyjemy w utopii. Ewolucja, jeśli czegokolwiek dowodzi, to tego, że przyszłość jest nieprzewidywalna, ale również w przypadku ewolucji człowieka, gdzie widzimy rzeczywiście, że mechanizmy ewolucji zaczynają hamować, że ta maszyneria się zacina. Myślę, że można powiedzieć więcej, że człowiek sam sobie zgotował taką właśnie przyszłość, w której ewolucja przestaje odgrywać rolę, co zresztą powinno nas cieszyć, bo mechanizmy ewolucji są okrutne i takie nieludzkie. Ale myślę, że więcej, że człowiek przyhamował ewolucję całej biosfery, a nie tylko swoją własną, co można łatwo wykazać w ten sposób, że zasięgi poszczególnych gatunków się kurczą. Mówimy oczywiście o gatunkach dużych zwierząt żyjących na lądach, dlatego że nasza kontrola nad ewolucją w oceanach jest jeszcze stosunkowo niewielka. Natomiast na kontynentach wygląda to w ten sposób, że albo spowodowaliśmy, i to nawet nie w obecnych czasach, a bardziej około 10 tysięcy lat temu i później. Ostatnio zresztą to ulega spowolnieniu, my już tak bardzo nie niszczymy biosfery. W każdym razie albo gatunki dużych ssaków zostały już wytępione, a w Ameryce, w Australii czy na wyspach oceanów, gdzie zresztą zamiast ssaków były duże ptaki najczęściej, tych zwierząt już nie ma, więc ich ewolucja się oczywiście skończyła z oczywistych względów. Natomiast tam, gdzie jeszcze zostały, to my je chronimy, dajemy im żyć, ale nie dajemy je ewoluować. W związku z tym można powiedzieć śmiało, że ewolucja dużych zwierząt, a dużych to znaczy większych w przypadku ssaków niż gryzonie, powiedzmy, bo są takie właśnie trzy grupy wielkości. Dużych zwierząt jest mało i ich ewolucja się zakończyła lub się kończy. No tak należało powiedzieć. Więc nie tylko człowiek się już nie zmieni w przyszłości, ale i duże zwierzęta albo odejdą, albo zostaną takie same. To jest jedna uwaga. I jeszcze druga uwaga dotycząca fikcji naukowej. Prognozowanie przyszłości jest fikcją naukową, oczywiście, ale musi się opierać na nauce, żeby ta fikcja miała jakieś podstawy. Otóż ewolucja jest rzeczywiście najlepszym medium do prognozowania przyszłości, ale sama ewolucja jest właściwie fikcją naukową, dlatego że w dziejach życia na Ziemi ewolucja stwarzała zawsze nieprzewidywalne przez inteligentnego obserwatora z zewnątrz, nieprzewidywalne istoty. Dlatego opisując przeszłość, my jesteśmy równie zadziwieni, jak kreując przyszłość. Ewolucja nas wiecznie zadziwia. Najlepszym przykładem jest zdziwienie, jakie towarzyszyło odkryciu fauny kambryjskiej, czyli tej, która żyła 530 mniej więcej milionów lat temu i która nagle odsłoniła swoje oblicze, kiedy można było przebadać wyjątkowy materiał z
pewnego odsłonięcia w Kanadzie, w Berkshire, później w innych miejscach, gdzie zachowały się miękkie części zwierząt, czego normalnie w materiale kopalnym nie ma. No i te miękkie części, czyli taki jakby obraz fotograficzny świata, który zaginął, pokazał nam istoty, których się nikt nie spodziewał. Najlepszym dowodem tego, że nikt się nie spodziewał, są nazwy, które nadawano, takie jak halucigenia czy anomalocaris. To są nazwy oddające nasze zdumienie, że takie zwierzęta w ogóle mogły istnieć. Ja przypominam sobie, kiedy w zeszłym roku przyszło doniesienie o odkryciu takiego ni to dinozaura, ni to ptaka, który miał dwie pary skrzydeł, to znaczy cztery skrzydła. Odkrywca tego przysłał kartkę do nas, do muzeum, dokładnie do pani doktor Mariańskiej w muzeum, z rysunkiem tego dinozaura, czy ptasio dinozaura o czterech skrzydłach, i było to przed świętami Bożego Narodzenia. A sam kiedyś pisałem, że takie zwierzęta istnieć nie mogą. Więc byłem przekonany, że to był żart po prostu na święta. No nie był to żart. One rzeczywiście zostały odkryte. Więc ewolucja nam stwarza okazję do wiecznego zadziwienia, dlatego że ewolucja działa na zasadzie nieprzewidywalnej. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani tego, co się zdarzy, ani tego, co się zdarzyło, o ile tego nie odkryjemy. Rzeczywiście jest tak, że nie mamy szans na ewolucję biologiczną, tak mi się wydaje, człowieka, ale również i zwierząt większych. Bo małe to sobie jakoś dają radę. Niezauważane przez człowieka. Natomiast stoi przed nami ogromny obszar aktywnego działania na rzecz stwarzania pożądanych kształtów i cech człowieka przyszłości. Ale nie przez manipulacje genetyczne, ponieważ genom nie jest dobrym miejscem do manipulowania. Genom został stworzony w tak dziwaczny sposób, właśnie tak fantastyczny sposób i tak mało logiczny, że nasza logiczna interwencja w genom może się tylko źle skończyć. Natomiast jest cała masa innych możliwości pozagenowych, zresztą znacznie skuteczniejszych, które pozwolą nam wpłynąć na to, jak człowiek będzie wyglądał. I wtedy może się okazać, że będzie wyglądał inaczej. Jeżeli rzeczywiście jest szansa na ewolucję człowieka, ale to już jest stricte naukowa fantazja, to rzeczywiście na innych planetach, jeżeli mała populacja ludzi opanuje jedną planetę, a później kontakt się przerwie, no to będzie dokładnie to, co profesor Jones mówił, izolacja małej populacji w innych dodatku warunkach niż na Ziemi. I wtedy, tak, wtedy pewne mechanizmy darwinowskiej ewolucji mogą znowu zacząć działać. Panie doktorze, pan nas rozciekawił tym, jak można, że można wpływać inaczej niż przez inżynierię genetyczną, to może pan dwa słowa uchyli tu rąbka tajemnicy, bo to jest ciekawe, jak można kształtować fenotyp inaczej niż przez ingerencję w genom. Właśnie fenotyp można kształtować bez, a nie genotyp, dlatego że przełożenie z genotypu na fenotyp jest takie, że my go w ogóle nie rozumiemy. My rozumiemy działanie poszczególnych genów. Ale to metodą hodowli na przykład, czy jak... Moment, ktoś napisał, że genom to jest kod, taki program komputerowy, który został napisany w kodzie maszynowym, a więc nie w języku naturalnym, tylko w kodzie maszynowym bez pliku pomocy i bez podręcznika obsługi. W związku z tym my nawet jak dostajemy podręcznik obsługi Worda na przykład, to ślęczymy nad nim długo, żeby chociaż on jest napisany w języku ludzkim i z obrazkami. Natomiast dostając genom, my mamy jakiś szyfr, w dodatku przez nikogo nie napisany. Co gorsza, gdzie są kawałki wyrwane z kontekstu, gdzie jest cała masa, większość, nie cała masa, ogromna większość zupełnie bezsensownych kodów właśnie. I gdzieś są w tej przestrzeni rozmieszczone sensowne wyrażenia, ale nie dla nas sensowne, bo my ich i tak nie rozumiemy. W związku z tym manipulowanie w takim materiale byłoby bezsensowne. Natomiast i my nie wiemy, jakie jest przełożenie od tego materiału do fenotypu. Natomiast fenotyp to jest po prostu mechanizm, tak jak człowiek jest jakiś rodzaj mechanizmu, a my umiemy mechanizmy naprawiać, poprawiać i manipulować. Poprawianie mechanizmu jest znacznie prostsze niż poprawianie kodu, którego w ogóle nie rozumiemy. Jeśli poznamy nawet genom, jeśli ten genom człowieka zmapujemy, jak to się ładnie mówi, to jeszcze wcale nie znaczy, że będziemy mogli powiedzieć coś na temat jego funkcjonowania. Albo wiele powiedzieć, bo to tak jak dziecko 6-letnie może się nauczyć czytać i przeczyta Ulyssesa Joyce'a, ale co zrozumie z tego? Także to
to jest mniej więcej, na tym etapie jesteśmy i tutaj oczywiście to właśnie jest bardzo ważna wypowiedź. Czytałem, że, nie jestem ewolucjonistą oczywiście, ale czytałem, że motorem ewolucji nie są zmiany środowiska, tak jak dawniej uważano i uważał jeszcze Darwin chyba, tylko to jest właśnie ewolucja całego biotopu, to co dookoła się zmienia z dużą szybkością, zresztą ewoluują wszystkie rośliny i zwierzęta, to dany gatunek, żeby przeżyć, musi się przystosować do tego. No i ten mechanizm, tak na zdrowy rozum biorąc, dalej istnieje, bo my nie wpływamy przecież na biotop aż tak bardzo. No owszem, wpływamy niszcząc go, no bo jesteśmy gatunkiem hegemonicznym na Ziemi, no to jest naturalne. Natomiast wydaje mi się, że ta ewolucja, jeśli nie człowieka, to dalej jeszcze jakoś tam idzie. Natomiast również w książce profesora Jonesa przeczytałem, że na przykład gen anemii sierpowatej obecny w populacjach afrykańskich właściwie nie jest do wykrycia w populacjach europejskich. Czy to by świadczyło o zahamowaniu tych wszystkich silników ewolucji? Well, sickle, I think most of us know the story of sickle cell anemia. It's an inherited and very severe blood disorder, most common in West Africa, but also found in India. And when you have two copies of the gene, that protects you against malaria. If you have one copy, it has no effect. Anemia sierpowata jest chorobą, o której pewnie większość z nas słyszała. Geny, które ją warunkują, występują w populacji zachodnioafrykańskiej i w niewielkim stopniu również na terenie Indii. Jeżeli mamy dwie kopie tego genu, jesteśmy homozygotami w tym genie, jesteśmy chronieni przed malarią. Jeżeli mamy tylko jedną kopię, jesteśmy heterozygotami, nie jesteśmy chronieni przed malarią. And certainly that represents evolution in the past and in the present, because there is plenty of malaria, unfortunately, still in Africa. Jest to przykład dawnej selekcji ewolucyjnej, ponieważ malarii na świecie jest wciąż bardzo dużo, w Afryce szczególnie. But let's look to the future. Perhaps we'll cure malaria, perhaps not. But more interesting, I've been asked, geneticists are often asked by mothers and fathers, or men and women, who are very concerned about the genetic health of their children. They ask, who should we marry to be sure that our children are safe? Do genetyków, takich jak ja, często zwracają się przyszli rodzice albo po prostu mężczyźni i kobiety, pytając, za kogo wyjść za mąż, czy z kim się ożenić, żeby mieć dzieci, które będą zdrowe. My advice to a Nigerian would be, if you want to be sure that your child does not have sickle cell anemia, marry a Pole. Ja radziłbym Nigeryjczykowi czy Nigeryjce, że jeśli chcą mieć pewność, że ich dzieci nie będą miały anemii sierpowatej, należy szukać męża czy żony w Polsce. And to a Pole, my advice would be, if you want to be sure that your child doesn't have cystic fibrosis, marry a Nigerian, where there is no cystic fibrosis. A jeżeli na przykład Polak czy Polka chcieliby mieć gwarancję urodzenia dziecka, które nie będzie miało mukowiscydozy, powiem, szukajcie żony czy męża w Nigerii, ponieważ tam mukowiscydozy nie ma. Now I'm exaggerating the example, but that's exactly what's happening. We are now marrying people who are further away, born further away from us, as I said. As a result, we are entering in the future, I'm sure of this, an episode of extraordinary genetic good health. That's one thing which we can predict about the genetical future. Przykład jest może troszeczkę skrajny, ale nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej. Naszych partnerów życiowych znajdujemy w coraz większej odległości od naszego miejsca urodzenia, czyli wchodzimy w okres niezwykłego dobrostanu czy też zdrowia genetycznego. And that's much more important than all these claims that genetic engineering will alter the future. Human lust is the driving force. To jest o wiele ważniejszy czynnik i o wiele większe to ma znaczenie niż twierdzenia, że w przyszłości inżynieria genetyczna zmieni człowieka i zmieni nasz los. Myślę, że pożądanie jest o wiele silniejszą siłą napędową niż inżynieria genetyczna. Unfortunately, that will not make a very good science fiction novel. Niestety z tego nie powstałaby zbyt dobra powieść science fiction. Mechanizm kompensacyjny się jakby włączył, to znaczy nie jest tak źle, że ewolucja się
skończyła, że jesteśmy na prostej drodze w dół, ku upadkowi, mamy do czynienia właśnie z tym wymieszaniem, z tym polepszeniem puli genowej, co może nas ratować na inny sposób niż ewolucyjny. Natomiast to byłby jeden czynnik w selekcji ku dobremu. Poza tym, no właśnie, jeśli byśmy weszli w takie społeczeństwo socjogenetyczne, gdzie będziemy oceniani według genomów, to myślę, że pierwszym, powiedzmy, interesem, który otworzą przedsiębiorczy ludzie, to będą biura matrymonialne, gdzie genomy się będzie porównywało i będzie przyszli adepci, czy w ogóle adepci będą tam się udawali i zostanie im przedstawiona jakaś pula, prawda, kandydatów na małżonków. Oni będą mogli sobie wybierać wtedy, ale ci będą już dobrzy. Czy nasi paneliści uważają, że takie biura matrymonialne niedługo powstaną? What you can do is you can look at how similar are married men and women to each other compared to unmarried men and women. And one of the best predictors of who your mate will be is the size of your collar. Jednym z najlepszych czynników predykcyjnych doboru towarzysza życiowego jest to, na ile ludzie są podobni do siebie, na ile podobni są małżonkowie do siebie. Okazuje się, że takim miernikiem predykcyjnym jest obwód kołnierzyka. Which is surprising, but true, but it simply tells you your height and your weight together. In the Jewish parts of the Jewish community, where there is a high incidence of particular diseases, Tay-Sachs disease, there is already a very efficient screening system to make sure that two Tay-Sachs children do not marry each other. Jest już stosuje się pewne metody tego typu. O tym kołnierzyku nie mówiłem żartem. Nie mówiłem żartem, ponieważ rzeczywiście odwód kołnierzyka mówi nam bardzo dużo na temat wzrostu i wagi jednocześnie. Natomiast w społecznościach żydowskich, w których często występują niektóre genetycznie uwarunkowane choroby, na przykład zespół Tay-Sachsa, jest już bardzo dobry system przesiewowy, który ma zapewnić to, że dwoje nosicieli genu tego zespołu nie pobierze się ze sobą. I mean, of course, two people who carry one copy of the Tay-Sachs gene. Mówię oczywiście o ludziach, którzy mają jedną kopię, jeden allel. Raz, dwa. That's been so effective that not one child with the illness has now been born for 15 years. Jest to tak skuteczny system, że już od 15 lat nie urodziło się żadne dziecko z tym zespołem. But what it will do, of course, in the future is make the gene more common, because it is not dying out with those who have two copies of it. Jednakże drugą stroną takiego mechanizmu jest to, że ten gen się w przyszłości upowszechni, ponieważ jego nosiciele nie będą wymierali. So there are problems in these genetic screening clinics, and the big problem is that we all have genetic damage. Więc ten screening genetyczny niesie za sobą również tę drugą stronę medalu, a problem polega na tym, że my wszyscy nosimy w sobie jakieś uszkodzenia genetyczne. In fact, everybody in this room carries at least one copy of a gene, different genes for different people, which if they had two copies would kill them. Każda osoba, która znajduje się w tym pomieszczeniu, ma przynajmniej jedną kopię genu, który gdyby występował homozygotycznie w parze chromozomów, byłby śmiertelny. Będą to różne geny dla różnych osób, ale wszystkie śmiertelne. So that genetic screening would prevent any of us from finding a mate. Czyli screening genetyczny spowodowałby, że nikt nie znalazłby partnera. You should continue checking the collar size of your girlfriend. Czyli pozostańmy przy sprawdzaniu obwodu szyi.